Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się ksiądz Grzegorz Zwoliński. Jestem proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Kirowie w Rosji. Sam pochodzę z diecezji sandomierskiej, gdzie w 1997 roku otrzymałem święcenie kapłańskie z rąk księdza biskupa Wacława Świeżowskiego. 4 lata pracowałem w Polsce i obecnie już 16 lat pracuję w Rosji. Miasto Kirów leży równo 1000 km na północny wschód od Moskwy. Parafia obejmuje całą tą oblast, to województwo po polsku, które terytorialnie jest jak 1/3 Polski, 120 tysięcy kilometrów kwadratowych. Mieszka 1,5 miliona ludzi na tym terytorium i samo miasto Kirów, znane też jako Wiatka, mieszka około 500 000. Drugie pytanie. Prawosławie i katolicyzm. Kiedyś zapomniany, już coraz rzadziej, jeden z głównych patronów Polski, święty Andrzej Bobula, poniósł straszną, męczeńską śmierć za to, że z sukcesem nawracał z prawosławia na katolicyzm. Ci obecnie nie rozumiemy i nie akceptują wszelkich form nawracania, prozelityzmu są zakazane. W jakich relacjach są obecnie ze sobą katolicy prawosławni w Wiatce? Ilu ich jest i skąd się tam wzięli? Miasto Kirów jest, tak jak Rosja, jest wyznaniem, które w większości przeważa, jest wyznanie prawosławne. Chrześcijanie wyznania prawosławnego, wschodniego. W mieście jest około chyba 30, ponad 30 cerkwi prawosławnych. Jest tylko jedna parafia katolicka i też pewnie ponad 20, może 30 też różnych wspólnot protestanckich. Gdy przyjechałem 16 lat temu, parafia, którą mi powierzył wtedy ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, personalnie była bardzo mała. Terytorialnie 1/3 Polski, a personalnie było to 5 osób. Proboszcz i 2 Polaków, 2 babcie z Francji, 1 Niemka. 5 osób było, 5 parafian. Dziś tak na papierze teoretycznie jest około 120 osób. Jest 3 dojazdy. Kiedyś było 30 km, teraz jest 140, miasto Sowieck. 180 km w jedną stronę. Oparina i 270 jest Łojna i także 240 takie siło, wioska Kugałki, tam są 3 polskie rodziny mieszkają, które przyjechały z Kazachstanu. Polacy, którzy budowali kiedyś kościół, to ci, którzy byli zesłani za udział w powstaniu styczniowym. Gdy chodzi o relacje prawosławie, katolicyzm,
Mogę tylko powiedzieć o swoim doświadczeniu tutaj na miejscu za te 16 lat posługi. Wszystko zależy od relacji indywidualnej danego księdza i miejscowego biskupa prawosławnego. Gdy przyjechałem 16 lat temu, początkowo arcybiskup Chrysano był taki chłodny, na dystans. Właśnie nawet zarzucał prozelityzm, że ksiądz przyjechał nawracać prawosławnych na wiarę katolicką, z takim pewnym zarzutem nawet, gdy się spotkaliśmy pierwszy raz. I wytłumaczyłem biskupowi, że przecież biskup ma ponad 30 cerkwi prawosławnych, około 50 księży, może więcej. Jakie może być zagrożenie między jednym księdzem i 5 parafianami? Ci, którzy zostali, przechowali jeszcze wiarę katolicką, prawie 60 lat byli pozbawieni posługi sakramentalnej, spowiedzi, komunii, mszy świętej, chrztu, pogrzebów, modlitwy, w której zostali wychowani ich ojcowie i dziadkowie. Nie widzę tu żadnego zagrożenia. Żegnając się z biskupem, pocałowałem go w rękę, jak jest zwyczaj w kościele katolickim, ponieważ biskupi są następcami apostołów i to było takie pęknięcie tych lodów w naszych relacjach między mną a biskupem prawosławnym. Przynajmniej 2-3 razy w roku staram się biskupa odwiedzić, złożyć życzenia na urodziny, które w Rosji się bardzo obchodzi, ten tak zwany dzień rażdzienia, na imieniny, na rażdziestwo, to jest Boże Narodzenie, i na Wielkanoc. I takim przejawem życzliwości ze strony biskupa była sytuacja w 2008 roku, ponieważ w naszym kościele, który dzięki Bogu się zachował, jest sala koncertowa, a biskup prawosławny był w dobrych relacjach z ówczesnym wtedy gubernatorem, to każdy raz odwiedzając biskupa prosiłem, żeby się wstawił, żeby przynajmniej na Boże Narodzenie, Wielkanoc, władze pozwoliły na mszę świętą w kościele. I tak raz, drugi, trzeci, kolejny. I w 2008 roku złożyłem kolejne podanie na Wielkanoc, miesiąc przed Wielkanocą. I przyjechałem gdzieś 2 tygodnie przed Wielkanocą. Nie było mi w czasie Wielkiego Postu. I dzwoni telefon od sekretarza biskupa prawosławnego, czy dlaczego ksiądz nic nie dzwoni, bo nasz władyka się niepokoi. Mówię, no, do tej pory nie ma odpowiedzi ze strony gubernatora, sekretariatu państwowego. I następnego dnia był telefon od sekretarza gubernatora, gdzie jest księdza podanie, bo nie możemy znaleźć. I potem znowu kolejnego dnia w środę, w Wielką Środę to było, dzwoni sekretarz biskupa, że władyka błogosławił na rozmowę z gubernatorem, żeby księdzu pozwolili na mszę świętą w kościele. I gdzieś po godzinie dzwonił z powrotem do mnie i tak się złożyło, że właśnie dzięki wstawiennictwu, to tylko Pan Bóg może tak zaplanować, że prawosławny metropolita wstawił się u niewierzącego gubernatora, żeby katolikom dali pozwolenie na mszę świętą w ich kościele. I była to pierwsza msza święta na Wielkanoc 2008 roku, po 70 latach od zamknięcia kościoła. Obecne relacje są z naszym obecnym biskupem prawosławnym, Markiem, są takie dosyć chłodne. Niestety nie uznaje nikogo oprócz miejscowego kościoła prawosławnego. Gdy chodzi o parafię, w której posługuję, to jest podział administracyjny już od 2 czy 3 lat, bo są 4 diecezje katolickie w Rosji.
I akurat parafia, w której posługuję, przynależy terytorialnie do archidiecezji moskiewskiej poświęconej Matce Bożej. Kirowskie województwo, oblast obejmuje terytorialnie, jeśli porównać to jak jedna trzecia Polski, no troszkę więcej, bo to jest 120 tysięcy kilometrów kwadratowych. Na tym terenie mieszka 1,5 miliona ludzi. Samo miasto Kirów liczy około 500 000. Gdzie odprawiamy mszę świętą? No, prowadzimy nagranie w domu parafialnym, dlatego że w budynku naszego kościoła, który wybudowali Polacy, zesłani do Wiatki, bo tak wtedy nazywało się to miasto, za udział w powstaniu styczniowym, było około 500 Polaków i na tej nieludzkiej ziemi, jak ją wspominali, chcieli mieć taką namiastkę ojczyzny, tego co bliskie, polskie, rodzinne, mieć swój kościół, by w języku swoich ojców pomodlić się za żonę, dzieci, rodziców, a tych, którzy nie doczekają się powrotu, z godnością pochować. Dosłownie tylko dali chleba od ust, żeby wybudować swój kościół, kupić najpierw działkę, potem zbierać na materiały budowlane. I to pragnienie serca spełniło się w 1903 roku. Budynek kościoła został wybudowany i poświęcony. Wraz ze zesłańcami było kilku księży, był nawet ksiądz biskup Adam Krasiński z Wilna, ale władze carskie nie pozwalały biskupowi odprawiać mszy w kościele, tylko jeden z księży lub kapelan biskupa odprawiał. Ale niezbyt długo się rodacy mogli cieszyć świątynią, dlatego że w 1935 roku decyzją władz komunistycznych Komitetu Robotniczo-Chłopskiego kościół został zamknięty, rozgrabiony, początkowo odebrany siłą i początkowo w budynku kościoła były mieszkania dla studentów szkoły rolniczej. Wewnątrz położono strop, były ścianki działowe. Chociaż kościół obecnie w samym centrum miasta, wtedy to było poza miastem, bo miejscowy wtedy biskup prawosławny sprzeciwiał się, żeby w ogóle powstała parafia katolicka na ziemiach prawosławnych. Ale Polacy właśnie kupili działkę i wbudowali kościół. I wtedy, gdy został zamknięty kościół, to właśnie najpierw były te pokoje dla studentów szkoły rolniczej. Potem były pracownie dla głuchoniemych w kościele. Następnie było oficjalnie archiwum, a nieoficjalnie był jeden z oddziałów KGB. W miejsce usuniętych krzyży na wieżach kościelnych były zamontowane specjalne anteny, które miały zagłuszyć Radio Wolna Europa. To już jest początek lat 80., tam 90., żeby ludzie mieli dostęp do informacji z zachodu. I zdarzył się, można powiedzieć, kolejny cud, bo w 92 roku miejscowa władza podjęła decyzję o ulokowaniu w budynku kościoła, znaczy w 90 roku najpierw była decyzja, było kilka propozycji, aby otworzyć salę organową. Była propozycja Domu Kultury, była propozycja auli przy szkole muzycznej i ktoś podpowiedział, że no, organy powinny stać, zwykle stoją w kościele. I to był taki przyczynek, impuls do tego, żeby KGB wyszło z kościoła, usunęło się. I tym sposobem budynek został poddany remontowi. Przywrócono z zewnątrz wygląd kościoła. Są na wieżach kościelnych krzyże do dzisiaj. W oknach symboliczne witraże, ławki takie stylizowane pod kościół, żerandole pod zamówienie. Zachowała się oryginalna płytka na podłodze z czasów kościoła w dobrym stanie. I tylko w najważniejszym miejscu, w prezbiterium, gdzie jest ołtarz i tabernakulum, u nas do dzisiaj w kościele stoją organy.
budynek kościoła. Do dzisiaj to jest październik 2017 roku, pełni funkcję sali koncertowej. I jak wspomniałem początkowo, dzięki wstawiennictwu biskupa prawosławnego Chrysantfa świętej pamięci, mieliśmy pozwolenie na dwie msze święte, Boże Narodzenie, Wielkanoc, potem za rok 4, 6, i tak co roku się zwiększało. I obecnie od kilku, 2 czy 3 lat mamy pozwolenie na jakby co drugą niedzielę 25 mszy świętych w kościele. Oczywiście nie za darmo, bo trzeba zapłacić. Jedna godzina to jest 1000 rubli, musimy mieć 2 godziny. Przywieźć wszystkie paramenty liturgiczne, taki stolik rozkładany jako ołtarz, nagłośnienie, mikrofony, paramenty liturgiczne do potrzeby mszy świętej, ornat. Pół godziny przed mszą jest różaniec o zwrot kościoła. Potem jest msza święta, wszystko trzeba zebrać, spakować, wynieść z samochodu, bo za pół godziny, godzinę w kościele są próby, występy dla dzieci, są spektakle, zwłaszcza na Nowy Rok, tam święta, Dzień Dziecka, czy może być próba koncertu organowego, czy na fortepianie, czy na harfie, czy jakiś zespół przyjeżdża i daje koncert. W kościele są także do dzisiaj, to jest główny biznes, śluby cywilne. Ci nowobogaccy, tak zwani nowi Ruscy, nie chcą, tak jak wszyscy pozostali w ZAKS-ie, to jest Urzędzie Stanu Cywilnego, dokonać rejestracji, ale płacą, przywożą tego urzędnika państwowego do kościoła, czerwony dywan przez środek, wstążeczki na ławkach, kwiaty. I w miejscu ołtarza jest stolik, gra oczywiście marsz Mendelssohna i pod jego muzykę dokonują rejestracji związku cywilnego. Potem, jeżeli dobrze zapłacą, to jest tam 2-3 jakieś utwory na organach, czy na flecie, czy jakimś innym instrumencie, czy tam Ave Maria im zaśpiewają. Zależy od budżetu, ile zapłacą za to. I właśnie może być prawie wszystko, oprócz mszy świętej, za zgodą tylko, lub za zgodą właśnie władz. Dlatego modlimy się codziennie, zwłaszcza w każdą niedzielę, o zwrot budynku kościoła, chociaż teoretycznie przepisy są, pozwalają na to, ciągle miejscowe władze jakieś wynajdują utrudnienia, to jakiś dokument nie tak, to nie tak sformułowane jest podanie. Teraz będziemy po raz trzeci zwracać się do władz o zwrot budynku kościoła dla parafii. W mieście i na tą oblast, województwo, jest tylko jeden kościół i jeden ksiądz, nie ma. Najbliższy ksiądz katolicki jest 520 km w mieście Perm na Uralu, bo Kirów leży w europejskiej części Rosji. Od nas do Uralu jest jeszcze około 850 km, do Moskwy na zachód 1000. I drugi ksiądz jest w Niżnym Nowogrodzie, to jest około 600 km od nas, najbliższy sąsiedzi. Czego najbardziej brakuje? Na pewno wiary w tych ludziach. No, 3 pokolenia zostały wychowane bez wiary, bez Boga, bez sakramentów, sprowadzam tylko do zjeść, wypić, pogulać tam takie życie swobodne, bez większej odpowiedzialności. Oczywiście brakuje nam kościoła, który się modlimy o zwrot, no ale przede wszystkim też tych środków materialnych, bo ja mówię, teoretycznie po tych 16 latach mojej posługi w parafii jest około 120 osób, ale w niedzielę jest 10, 12, 18 osób na mszy świętej, na Wielkanoc, Boże Narodzenie, 40, 50 przychodzi do kościoła.
I właśnie w Rosji jest tak odwrotnie, zwykle w Polsce czy jakimś innym mieście czy państwie na zachodzie przeważnie parafia jest w stanie otrzymać księdza i kościół, ogrzewanie, wszystkie opłaty. W Rosji niestety jest na odwrót, to ksiądz musi otrzymać parafię, siebie, nikogo to niespecjalnie nie obchodzi, czy ma pieniądze na to, żeby opłacić światło, ogrzewanie, zatankować samochód, czy ma pieniądze na jego naprawę. Wprawdzie otrzymujemy ten 1800 euro z Renovabis jako taką dotację, ale to starczy gdzieś na półtora, dwa miesiące, a pozostałe 10 trzeba sobie uzbierać na życie. Gdy chodzi o mszę świętą, no to mszę świętą, gdy jestem na miejscu, dlatego że 3 razy w roku, przeważnie właśnie tak teraz, za tydzień prawie wyjeżdżam do Polski w listopadzie, potem na początek Wielkiego Postu, na 4 niedziele i gdzieś lipiec albo sierpień. Jedna niedziela w Polsce, czy polskiej parafii za granicą, czy w Niemczech, czy w Anglii, czasami gdy jeżdżę, czy w Polsce, musi starczyć na utrzymanie na miesiąc, żeby przeżyć tutaj w Rosji. Na utrzymanie parafii, a także i takiego ośrodka, który prowadzimy od 8 lat, nazywa się Betlejem Wiatcy. Jest to żywy pomnik Jana Pawła II w Rosji, jako taki dom samotnej matki. Gdy chodzi o ideę Betlejem Wiatcy, to sama taka myśl zrodziła się po śmierci ojca świętego Jana Pawła II i chyba z Bożego natchnienia, bo dzięki przekazom satelitarnym mieliśmy możliwość oglądania mszy świętej, wspomnień, świadectw o papieżu, znanych ludzi, zwykłych, spotkanych na ulicy. I jeden z osób, młody człowiek, zapytany w Krakowie przed domem, gdzie mieszkał kardynał Wojtyła na Franciszkańskiej, zapytany przez dziennikarza o jakieś świadectwo, wspomnienie, powiedział, że żal, że za życia papieża nie spełniło się jego marzenie o wizycie w dwóch krajach, które chciał odwiedzić, a gdzie władze go nie puściły, nie wyraziły zgody, to były Chiny i Rosja. To był jeden taki motyw, jedna myśl. Druga myśl było wezwanie Episkopatu Polski do budowy żywych pomników, bo tam, gdzie Ojciec Święty spotykał się z wiernymi, w każdej diecezji prawie, jest tam ulica, szkoła, plac, pomnik, tablica upamiętająca tą datę wydarzenia. A tu było coś nowego, że Episkopat Polski wzywał do budowy żywych pomników. I to właśnie ta idea, taka główna, mnie dotknęła serca, żeby stworzyć takie żywe dzieło. Właśnie ta idea tego młodego mężczyzny, ja połączyłem razem, żeby stworzyć to takie żywe dzieło. Ojciec Święty, jak wiele osób mówił do nas, ale też mówił za nas. Gdy w Polsce nie było takiej pełnej wolności w czasach komunizmu, ale też był obrońcą życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci, niezależnie gdzie podróżował, pielgrzymował, spotykał się w bogatych i biednych krajach, to zawsze stawał w obronie tych najbiedniejszych, najbardziej potrzebujących obrony. A tymi byli i są do dzisiaj nienarodzone dzieci. I taką myśl podsunąłem wtedy arcybiskupowi Kondrusiewiczowi, który dał swoją zgodę i błogosławieństwo, nawet napisał takie na piśmie pozwolenie po polsku, po angielsku na zbieranie środków. No ale idea jest piękna, ale tylko jest na papierze.
w głowie i sercu, jak nie ma ludzi, nie ma środków, nie ma możliwości realizacji, to jest taka idea fix. Piękna, ale nierealna. I 4 lata trwała modlitwa, w każdy piątek, do dzisiaj jest modlitwa, wstawiennictwo Ojca Świętego. Jeżeli jest to Boże dzieło, Pan Bóg chce, to niech da człowieka, ludzi, jakiegoś sponsora, który by pomógł zrealizować takie dzieło. I po 4 latach jedna z parafianek, chociaż w tym czasie byłem i w Stanach Zjednoczonych 2 miesiące, i we Włoszech, w Anglii, w Niemczech, w parafiach polskich, tam po 1 lub 2 parafii, nie było tyle środków, żeby kupić dom czy mieszkanie, ale było tyle, że mogliśmy na pół roku, powiedzmy, czy nawet więcej, wynająć mieszkanie czy pokój dla mamy w stanie błogosławionym, kobiety czy dziewczyny, ale każdy, kogo pytaliśmy, gdy pytał, kto będzie mieszkał, dla kogo wynajmujemy, odpowiadał absolutnie nie, że to będzie kobieta z dzieckiem małym czy w stanie błogosławionym. Wszyscy odmawiali. I nie mogliśmy długo znaleźć tego właśnie lokum, nie było środków na to. I po 4 latach, w 2009 roku, po Wielkanocy, jedna z moich parafianek, Julia, która też chodziła na te modlitwy w każdy piątek, powiedziała mi, że jeżeli chcę, to mogę, znaczy ona może wynająć swoje mieszkanie, które otrzymała w spadku po babci, 2 pokoje z kuchnią i łazienką, po kosztach tylko utrzymania, wtedy było około 100 euro, 100 dolarów, 3000 rubli, 9-8 lat temu. I chociaż jej mama była przeciw, bo to było takie dodatkowe źródło dochodu, wynajmowali za pieniądze mieszkanie, ale Julia się oparła, nie, to jest babcia mi przekazała, to jest moje mieszkanie, chcę na dobry cel przeznaczyć. I tylko była taka jaskółka na niebie, taka płomyk nadziei, światełko w takim ciemnym tunelu, że Pan Bóg usłyszał modlitwę, jest taki głos, który rozumie i chce wyjść naprzeciw. Konkretny gest pomocy. I po Wielkanocy 2009 roku objechałem 15 konsultacji w mieście i poza miastem, z czego 14 wyraziło chęć współpracy, zgodę, kierowanie potrzebujących mam czy dziewczyn. I po miesiącu, na początku maja, była pierwsza dziewczyna, wtedy miała 16 lat, ma na imię Włada. Była w 6. miesiącu w stanie błogosławionym. Wprawdzie mieszkała z mamą w centrum miasta, ale mama chorowała, nie mogła pracować. I był taki czas, że nie mieli pieniędzy nawet na chleb i szła na ulicę prosić o pomoc. A pani doktor właśnie w jednej z poradni dała telefon do parafii. I od tego momentu 2 razy w tygodniu chodziliśmy do takiego supermarketu i taką dużą reklamówkę potrzebnych produktów żywnościowych dla niej kupowaliśmy. Też potem było do urodzenia, potem po urodzeniu przez ponad 1,5 roku. Dziś ten chłopczyk, Nikita, ma już 8 lat, już poszedł do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Po kilku dniach był gdzieś 2-3 dni kolejny telefon, dzwoni, płacze Tania, ma 30, chyba 1 lat wtedy, przyjechała z wioski do miasta, bo tam nie ma pracy, nie ma szkoły, nawet nie ma sklepu, gdzie kupić produkty, tylko 2 razy w tygodniu przyjeżdża taki jakby samochód, sklep na kółkach, gdzie można kupić chleb, ser, wędliny, coś najbardziej potrzebnego do życia. I przyjechała do miasta, poznał chłopaka, pobrali się, syn ma 3 lata, ale mąż, jak nadużywał alkoholu przed ślubem i po ślubie jeszcze więcej, dochodzi do rękoczynów, boi się wracać do domu, czasami nocuje w klatce schodowej, czasami u sąsiadów czy u koleżanek, a jest w stanie błogosławiony w 5. miesiącu i wszyscy mówią, usuń to dziecko, bo ci przeszkadza, nie masz perspektyw, dalsze problemy w pracy. Nawet koleżanki chciały złożyć taką zbiórkę zrobić, żeby
oficjalnie nie wolno, ale zapłacimy i tam nieoficjalnie ci tego dziecka nie będzie, usuną go. Ale ta nana się przestraszyła, ponieważ jak była małym dzieckiem, to też jej mama umarła. Nie mówiła o szczegółach. I bała się, że zostawi swojego syna też, jakby zostanie syn bez matki. I Tania jako pierwsza potem zajęła to jedną z dwóch pokoi i we wrześniu urodziła dziewczynkę Daszę. Też już ma 8 lat. Kończy pierwszą szkołę, teraz już drugą szkołę. Zaczyna chodzić do drugiej klasy szkoły podstawowej. Potem gdzieś w listopadzie był kolejny taki niezwykły telefon od sąsiadów, 520 km w mieście Perm na Uralu. Przy parafii katolickiej jest dom dla bezdomnych, który prowadzą siostry Matki Teresy z Kalkuty. Jeden z bezdomnych, którym kiedyś siostry pomogły i wstał na nogi, wyszedł z tego problemu, znalazł na dworcu kolejowym, w takim podziemnym przejściu na perony, dziewczyny, która tam żebrała, nocowała przez 3 tygodnie. I jak mi siostry przekazały, potem ten mężczyzna powiedział do niej: gdy mi było trudno, znaleźli się ludzie, którzy mi pomogli, może i tobie pomogą. I zaprowadził ją do siostry. To już był właśnie listopad, zima się zaczęła, śnieg po kolana, mrozy, minus 15-20 stopni. I siostra dzwoni, czy możemy przyjąć tą dziewczynę, dlatego że przychodzą bezdomni, ludzie z więzienia, czasami różną chorobą, historią życia. To jeszcze trzeba, to był 8 miesiąc w stanie błogosławionym, jeszcze miesiąc czekać. Nie mogą tego pokoju, tego tymczasowego blokować, bo codziennie kilka osób przychodzi z prośbą o pomoc. I po 2 czy 3 dniach przywiozły tą dziewczynę Lenę do nas, miała wtedy 24 lata. I po miesiącu urodziła chłopczyka Iwana. No, takie historie, każda jest jedyna niepowtarzalna. Za te 8 lat było około 40. Znaczy, to było mieszkanie na początku. Ale mówię, od 3 lat, 4 już będzie w maju, w listopadzie właśnie, dzięki życzliwości jednego z dobrych tutaj znajomych, Batiuszki, ojca Aleksandra, też znajomy jego parafianin, pan Aleksander Wierszynin, który był wtedy w administracji miasta, był takim naczelnikiem dzielnicy, gdzie jest ten dom parafialny, gdzie ja mieszkam, teraz jest nagrywany ten wywiad. I też kościół leży na tym terenie tej dzielnicy. Wstawił się za nami, bo już mówię, kilkakrotnie tych, którzy zgłaszali się o pomoc, było więcej niż możliwości nasze. Wynajmowaliśmy z czasem jeszcze 2 pokoje. Ale właśnie nie było, te dziewczyny były bez kontroli. Niektóre z nich nadużywały tej dobroci. Sprowadzały sobie towarzystwo, tam zostawiały dzieci. I mówi, dopóki władze nie dadzą pomieszczenia, nie będziemy pomagać. Tak? To będzie to małe mieszkanie tylko. Bo robimy pracę dla nich i za nich, a nam jeszcze padą problemy, kłody pod nogi. Żądają płacenia podatku, czynszu za to pomieszczenie. Jakby miasto by na tym by nie zarabiało dodatkowo. I takie były 3 prośby. Mówię, absolutnie nie będziemy tego płacić. Nie ma pieniędzy na to. Z trudem jeszcze przeżyć jest, a to jeszcze płaci miasto, żeby za tym zarabiało? Nonsens. Właśnie ten pan Aleksander, który był we wrześniu u mnie na imieninach, z Batiuszką, ojcem Aleksandrem, mówię, czy mogę pomóc. No i mówię, że mamy ten, kolejna odmowa była, 3, teraz już mówię, więcej nie napiszę. Będzie to mały pokój, też 2 pokoje, przynajmniej 1 czy 2 dzieci zostaje uratowanych, to już będzie sukces.
I mówi, niech ksiądz najpierw jeszcze raz pójdę osobiście do władz, żeby wam dali bezpłatnie pomieszczenie na czas nieokreślony. I faktycznie chodził po tych komisjach, rozmawiał, stawił się za nami, nawet było takie śmieszne pytanie, dlaczego on jako prawosławny pomaga katolickiemu księdzu, Polakowi, a nie Rosjanowi, który nie jest Rosjaninem. I odpowiedział, dlatego że ten ksiądz, ta parafia pomaga ratować rosyjskie prawosławne dzieci, czego nasi nie robią. I nie było już więcej pytań. I dzięki głosowaniu tej miejscowej dumy, bo to głosowali za tym deputowani miasta, w końcu grudnia, czy listopada to było, 2009 roku, władze przyznały nam bezpłatnie, na czas nieokreślony, pomieszczenie byłego sądu, 254 metry kwadratowe. Rok trwał remont i po roku 1 listopada udało się otworzyć. Przyjechał nuncjusz apostolski z Moskwy, arcybiskup Iwan Jurkowicz, był poświęcenie otwarcie za wierzenie w stawiennictwo świętego Józefa, świętej rodziny tego dzieła. Za te właśnie 8 lat, a w tym pomieszczeniu są 4 pokoje dla 9 mam w sumie. Może przebywać jednocześnie 9 mam, 9 dzieci. Jest taka duża sala do zabaw dla dzieci, do odpoczynku. Jest administrator, jest niania, jest całodobowy stróż nocą. Jest ktoś tam, te mamy są pod kontrolą. Jest wiele osób życzliwych. Dzięki ich pomocy udało się to otworzyć. Utrzymują, pomagają utrzymać produktami. Jeden z znajomych, Polak z pochodzenia, pan Stanisław, pomaga nam produktami swojej firmy. Ma taką firmę produkcji pierogów, mięsa, wyrobów mięsnych. 20 kilo czy 15 tych wyrobów nam w miesiąc przekazuje bezpłatnie. Firma Bella z Torunia raz w roku cały samochód, taki transporter, pieluch nam przekazuje bezpłatnie. Jest wiele osób życzliwych, którzy tam, dzieci wyrosły, ubranka, buty w dobrym stanie, przynoszą kurtki, ponieważ jest pół roku zimy od października, już teraz już jest śnieg, jest minus 5 na ulicy, do kwietnia leży śnieg, mrozy są do 20-30 stopni czasami, jest zwykle około metra śniegu co roku, także tych ubrań trzeba trochę i ludzie się dzielą, ale też główny problem to jest, chodzi o finanse, bo działanie tego środka, czy jest jedna mama, czy 5, czy jest 9, to trzeba płacić wynagrodzenie symboliczne przynajmniej pracownikom, kupować codziennie jakieś produkty żywnościowe, chleb, mleko, ser, wędliny, takie najbardziej potrzebne rzeczy i to w sumie wychodzi około 1200 dolarów, 1300 dolarów miesięcznie. Wielu ludzi chciałoby pomóc, czasami ktoś 100 rubli, 500, 1000 pomoże, ale to jest kropla w morzu. Ale mówię, za te 9 lat, 8 lat, przepraszam, za te 8 lat udało się uratować około 40 dzieci. To są te mamy, które się zgłosiły do nas przed urodzeniem. Dzisiaj jeszcze jedna mama w 4 miesiącu w stanie błogosławionym przyszła do nas z prośbą o pomoc. I około 45, mogę tam się mieć 2-3 osoby, zgłosiły się z prośbą o pomoc po urodzeniu, dlatego że pomagamy dla samotnych mam do urodzenia, niezależnie czy jest to drugi, trzeci czy 8 miesiąc. I w tej chwili jest rok po urodzeniu. Wcześniej były 2 lata, teraz jest rok po urodzeniu.
mogą liczyć na bezpłatny dach nad głową. Pokój jest po dwie, trzy pokoje po dwie osoby, jeden jest na trzy osoby. Także no, produkty żywnościowe, ubranie. Jeżeli trzeba to lekarstwa, kupujemy takie smieść, to jest jakby mleko w proszku. Gdy mama nie ma no, mleka, nie może karmić piersią. Niestety większość tych mam pali papierosy i wtedy nie może karmić. To wtedy trzeba kupić właśnie to mleko zastępcze. Czasami jest trudno, ale warto. Powiem tylko takie świadectwo właśnie, które też zaczynaliśmy to dzieło i nie było, brakowało środków nawet na otwarcie. Potrzeba było kupić meble, szafy, krzesła, jakiś stolik, nocną lampkę. I ten pan Wierszynin zadzwonił do swojego kolegi, znajomego dyrektora firmy meblowej, który potem się okazało, że sam miał problemy finansowe i taką całą listę A4 różnych tych potrzebujących mebli, potrzebuje szafek dla kuchni, tam dla stołówki, dla pokoi, dla administratora. Taką listę było około 30 pozycji. I umówił się ze mną na spotkanie, przychodzę i mówi, to jest, to zamówimy, to tego nie ma. Mówi, ale zrobimy. I pytam się, ile to będzie kosztowało, mówię, żeby ten, nie płacić marży przez sklep, przynajmniej po kosztach może produkcji zapłacić. Gdzieś tam 20-50 tysięcy może będzie taniej, zaoszczędzimy rubli. I powiedział mi takie słowa, które nie zapomnę nigdy. Po rosyjsku jest spasiba wam, że to ja mogę wam pomóc. Dziękuję wam, że mogę wam pomóc. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Powiedziałem dziękuję i wyszedłem. Są ludzie o wielkim sercu, naprawdę. Jak się dowiadujemy o kobietach, które zgłaszają się przeważnie w różny sposób. Przeważnie to z opieki społecznej dzwonią pracownicy, że jest taka dziewczyna, kobieta, która potrzebuje pomocy, nie ma warunków życia, czy tam rodzice piją, czy zwolnią z pracy, nie ma środków do życia i wtedy proszą o przyjęcie. Czasami kilka razy, raz, dwa razy w roku przychodzi telewizja miejscowa, która jest taka pozytywnie nastawiona do naszej działalności i wtedy jest jakby autoreklama tej naszej działalności, wtedy ktoś tam widzi w telewizji informacje, są powtarzane kilkakrotnie w internecie, potem ludzie między sobą przekazują i gdy spotkają taką sąsiadkę, dziewczyny, która ma problem, to kierują do nas. Niektóre mamy, które wyszły już, wstały na nogi w pracy, koleżankom przekazują, dziewczynom, słuchaj, mnie pomogli, to może tobie pomogą, masz telefon, zadzwoń. Czasami prokuratura czy policja, rzadko, ale były też takie przypadki, kierują do nas dziewczyny czy kobiety. No, co możemy zaoferować, to no, przynajmniej ten dach nad głową, ten spokój, że ktoś nie będzie tam na niego krzyczał, bił, wyzywał, ubliżał. Mają swój kąt, swoje łóżko, jest psycholog, jest pani prawnik, przychodzi do nas pani doktor, pediatra, przychodzi pielęgniarka po urodzeniu dziecka do kontroli. Raz na dwa miesiące przyjeżdżają siostry zakonne, matki, ze Zgromadzenia Matki Teresy, które odwiedzają też te mamy. Nasze zadanie jest po prostu dać taką opiekę nad głową, dać opiekę dla tych mam. Nie prowadzimy
propagandy czy prozelityzmu, przeciągania nie ma warunku, że właśnie, żeby nas nie obwiniali w prozelityzmie, że poprzez działalność charytatywną, dobroczynną, akcję miłosierdzia przeciągamy prawosławnych na stronę katolicką. Nie, to gdy zaczynaliśmy tą działalność, zwróciłem się do arcybiskupa prawosławnego Chrystianfa wtedy, żeby nie było jakichś niedorozumień, to my pomagamy, tak jakby okazując miłosierdzie, wsparcie, tak jak powiedział święty Jakub, wiara bez uczynków jest martwa, ale nie jest warunkiem przyjęcie wiary katolickiej, ochrzczenie dziecka, czy przyjęcie wiary przez mamę. Na tych mam, które były w tym czasie, ani żadna z nich nie przyjęła wiary katolickiej, chociaż niektóre chciałyby może. Też nie było, wszystkie dzieci na początku były ochrzczone, do tej pory są ochrzczone w cerkwi prawosławnej, bo jedna muzułmanka, bo jedna kobieta niewierząca, dziewczyna, sama nie ochrzczona, nie ochrzciła dziecka. To jest jej prawo. Za zdrowie i życie dziecka odpowiada tylko mama. My, jeżeli chcą, jest wyznaczony batiuszka, może przyjść, porozmawiać, i mogą iść do spowiedzi, do cerkwi, modlić się. Nie ma propagandy takiej religijnej, agitacji, przyciągania do wiary katolickiej. To jest wybór ich serca. Może kiedyś zrozumieją, dojrzeją, ale w danym momencie ważne, żeby dziecko się urodziło. Czy będzie katolikiem, czy prawosławnym, naprawdę nie ma znaczenia. Ważne, żeby było zdrowe i żeby było kochane przez mamę. A lepiej przez obojga rodziców. Utrzymanie naszego ośrodka to jest około 1200-300 dolarów amerykańskich lub 1100 euro. Jest wiele ludzi życzliwych, ale biednych, mówię. Jest ten pan Stanisław, jest prywatna osoba, która przyjmuje tam, przynosi raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu tam jakieś ziemniaki, marchewkę, cebulę. Czasami ludzie dzwonią, wykopali ziemniaki, chcą się podzielić. Niewiele osób, ale są tacy. No, głównie chodzi o utrzymanie, to jest około 1200-1300 dolarów miesięcznie. Jest dodatkowe koszty, które nikt nam nie daje. A to, że możemy działać i działamy już od 8 lat, to dzięki tylko właśnie życzliwości sponsorów, ludzi wielkiego serca, czasami często biednych, gdzie w Polsce jestem w parafii, głoszę kazanie, zbieram ofiary. I wtedy właśnie ktoś tam rozdaje ulotki, foldery o naszej działalności. Niektóre osoby systematycznie wpłacają na konto, ktoś tam raz w roku. I z tych środków możemy dalej funkcjonować już 8 lat. Była taka propozycja u nas, żeby być takim ojcem chrzestnym dla mamy, dziecko, takie wspierać. To się nie sprawdziło, dlatego że dziewczyny, było wtedy 7 chyba dziewczyn, mam, i była jedna pani taka bogata, która chciała akurat, spodobała się jedna dziewczyna. I potem była taka zazdrość, dlaczego ona dostaje, ma lepsze jakieś tam ubranie, jakieś słodycze dostaje, a my nie, czy jesteśmy gorsi. Dlatego nie prowadzimy i nie, żeby sponsorować tylko jakąś jedną mamę. Jeśli ktoś chce, pragnie, z chęcią przyjmiemy taką pomoc materialną, ale przekazaną na to dzieło, nie na konkretnej mamy, ale na to dzieło, taką mamy zasadę. Tak, jest takie powiedzenie, chyba to jest powiedzenie, chyba przysłowie żydowskie, jeżeli się nie mylę, że kto uratował jedno życie, uratował cały świat. I właśnie z takim zarzutem, w jakiś sposób antytezą tego powiedzenia, przysłowia, spotykałem się wielokrotnie, spotkałem się, że nie warto, bo to dziewczyna z wioski, bezdomna, tam rodzice pili, czy ona piła, dziecko się urodziło uszkodzone. Nikt z nas nie wie, kim będzie to dziecko za 10, 20, 50 lat.
czy będzie geniuszem, a może będzie zwykłym pracownikiem, nauczycielem, lekarzem, księdzem, z jakąś siostrą zakonną. Tylko Pan Bóg to wie. Nie stawiajmy siebie właśnie, a często tak się zdarza, ludzie stawiają siebie w miejsce Pana Boga, bo są niewierzący. Im nikt nie pomógł i jakby tą złość w sobie, w sercu noszą. Czują ten ból i ranę. Często dlatego, że sami nie pozwolili urodzić się dziecku, które nosili pod sercem. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, mężczyzna, który nie pomógł dziewczynie, kobiecie, żonie. I ten problem jest. I ten ból czują. Nie chcę nikogo tutaj winić, obwiniać. Wszystkie dzieci, które się nie urodziły, są u Pana Boga. One nie trafiają do piekła, nie są w czyśćcu, są w niebie. Pan Bóg nie są winne temu, że się nie urodziły, nie popełniły żadnego zła. Bóg, który jest miłością, nie może takich dzieci odrzucić, nie odrzuca. Te dzieci czekają w niebie na swoich rodziców, na swoją mamę i tatę, modlą się za nich i czekają na spotkanie. Dlatego też Bóg, który jest miłością, okazuje swoją dobroć i miłość każdemu z nas i nikt z nas nie ma prawa odbierać im życia. A tym, którzy zostało to życie odebrane, myślę, że możemy się modlić i prosić te dzieci o wstawiennictwo dla nas, dla swoich rodzin, żeby ich rodzice zmienili swoje nastawienie do życia. Moje plany, znaczy plany na przyszłość i stosunek władz i ludzi, ponieważ tu jestem jako Polak, jako ksiądz katolicki w Rosji od 16 lat jak na razie, to większość ludzi, muszę przyznać, tych zwykłych Rosjan jest naprawdę, mają wielkie serce, ogromne serce i wiele razy spotkałem się z tą życzliwością, dobrocią, otwartością, chęcią pomocy, gdy samochód się zepsuł po drodze, gdy właśnie brakowało nam środków na utrzymanie tego środka już po roku czasu. Znaleźli się ludzie, którzy nam pomogli. Ale też właśnie są ci, którzy są to przeszkadza. Właśnie jest taką solą wokół. Nie robią sami i drugim nie chcą, przeszkadzają. Ale tak zawsze było, jest i będzie. Tym się nie trzeba zrażać. I ważne, co Pan Bóg mu o nas powie. Przed Nim mamy zdać relacje z naszego życia. Gdybyśmy patrzyli tylko i bali się tego, co ktoś o nas powie, pomyśli, to byśmy nigdy nic nie zrobili, nawet w Kościele. Że komu się to nie podoba, to jest jego problem. Ja chcę służyć, pełnić wolę Pana Boga, pomagać, bo tak to czuję w swoim sercu. I do tego wzywa nas Pan Jezus. Święty Jakub mówi, wiara bez uczynku jest martwa. Co z tego, że powiesz głodnemu, przyjdź, ogryź się, jeśli go nie nakarmisz. Co powiesz? Powiesz nagiemu, idź zjedz, ale nie dasz mu ubrania. Nie pomożesz mu. Wiara bez uczynków jest martwa. A szczególnie słowa Pana Jezusa, który mówi, byłem głodny, a nakarmiliście mnie, byłem spragniony, daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście, byłem nienarodzonym dzieckiem, a przyjęliście mnie. Pan Bóg będzie nas sądził z miłości. Niebo to miejsce dla tych, którzy kochają. Gdy chodzi o relacje Rosjan do Polaków, do mnie, mówię, w większości jest bardzo pozytywne. Chociaż mówię, spotkałem się z przypadkami oszustwa, złodziejstwa, wyłudzenia pieniędzy, no, ale to wszędzie się zdarza. Czy zdarzyły się w moim jakieś cuda? Cudem jest życie samo. Ale były takie momenty, gdzie Pan Bóg posługiwał się ludźmi, gdzie nie miałem środków do życia, nawet na bilet. Człowiek wysoko postawiony w polskiej ambasadzie. Ja mówię, czy mogę księdzu pomóc? No, mam taki problem, długi za remont tam.
I tam wyciągnął kilkaset dolarów. Mówi, czy starczy? Starczy. To był taki znak, że trzeba dalej pomagać i robić swoją robotę. Ale cud to był jest związany z osobą siostry Faustyny, której relikwie mamy tu u siebie w kaplicy. Oczywiście z Panem Jezusem przed wyjazdem do Rosji udało mi się uzyskać relikwie świętej siostry Faustyny, żeby je zabrać ze sobą do Rosji i mówić o miłosierdziu Pana Boga, Jego miłości miłosiernej. Gdy jeszcze byłem na parafii w Nisku, w parafii świętego Józefa, zadzwonił ksiądz, że jego kolega umiera w szpitalu przez niedaleko kościoła, ale nie chce nikogo przyjąć, nie chce przyjąć księdza, nawet wyspowiadać się, a umiera. Zostało mu kilka dni, może godzin życia. Czy może ksiądz pójść, spróbować przynajmniej. I wziąłem właśnie relikwie świętej Faustyny i mówię, działaj, żeby uratować duszę tego człowieka. Gdy wstałem w drzwiach tej sali, początkowo nie chciał przyjąć, rozmawiać. No zapytałem, może wziąłem Pana Jezusa ze sobą. I może ktoś chce wyspowiadać się i udzielam komunii tam innemu Panu. I wtedy, gdy wychodziłem już, ten mężczyzna mówił, niech ksiądz podejdzie, wyspowiadam się. To było takie wstawiennictwo siostry Faustyny z nieba, Pana Jezusa, przez nią. A drugi taki znak i cud, tak mi się wydaje, to można odebrać. To już byłem w Rosji i też był taki telefon z Litwy. Chyba to było w styczniu, zimą. Kobieta dzwoni i błaga, żeby iść do szpitala, bo jej mąż jest na ojomie, podłączony do respiratora, tam do urządzeń. Jest ostatnie stadium, tam zapalenia płuc, już nie oddycha. To urządzenie za niego oddycha. Jest nieochrzczony. 50 kilka lat mężczyzna. I wziąłem Pana Jezusa, wziąłem relikwie świętej Faustyny. Mówię, mogą mnie puścić do szpitala albo i nie. Mówię, ale no, zrobię wszystko, co jest w mojej mocy, ile mogę. Resztę Panu Bogu. I pojechałem do szpitala, przedstawiłem się, byłem w sutannie. I lekarz się zgodził, chociaż nie bardzo początkowo chciał. Na odwiedziny tego chorego, na prośbę rodziny, która właśnie dzwoniła. I ochrzciłem go, był nieprzytomny. Udzieliłem sakramentu bierzmowania, ostatniego namaszczenia. No i wyszedłem. Lekarz mówi, no miesiąc czasu, jak przeżyję, to jest maksimum. I wyobraźcie sobie, to był styczeń, czerwiec czy maj, to było, nie pamiętam. Przeszło kilkanaście miesięcy, może pół roku. Ten mężczyzna przyjechał zdrowy, cały, z Litwy podziękować, bo jest wyleczony. To był chyba, to był cud, naprawdę. Dzięki wstawiennictwu świętej Faustyny, Pana Jezusa. Moja ulubiona modlitwa to jest różaniec, ale też są takie zwane akty strzeliste, westchnienie, modlitwa do świętego Michała Archanioła, do Anioła Stróża, do Matki Bożej. Modlitwa Pismem Świętym. Radą na te nasze trudne czasy jest zawierzenie swojego życia Panu Bogu przez ręce i serce Maryi. Jeżeli Pan Bóg zawierzył, powierzył swojego Syna młodej dziewczynie, która nosiła go pod sercem Syna Bożego, urodziła, karmiła, opiekowała się nim. 30 lat Pan Jezus był w szkole Maryi. Pomagał, słuchał Maryi.
pierwszy cud w Kangelejskiej był dzięki wstawiennictwu Matki Bożej, to taką radą jest zawierzyć siebie Panu Bogu przez ręce i serce Maryi. Ona nigdy nie zawiodzi i nie zawiedzie. Sam się o tym przekonałem wielokrotnie i polecam. To naprawdę działa z Panem Bogiem.